ogólnie kukurydza i pierwsza część koszenia, tam ogólnie podaje już jest klas nasz i zaraz tam idę. A patrzę chyba, zaraz byłem jak tam, jak to ogólnie idą sita, wszystko czy dobrze poustawiane. Takie coś, jak się nie mylę z przeżytu. A może to? Cholera nie. Także trochę małe, ale zobaczymy. Zobaczymy jak tam, tam ogólnie jest. Już też woda jest ruski plus ta, no plus wóz, bo ta chyba więcej nie zbiornik tu nie będzie, może tam trochę i później na większy kawałek mamy jechać, jak się jeszcze nic nie będzie pierdzieliło na tym małym, bo to ten kawałek to idzie nam na czyszczenie i tak dalej. Zobaczcie jak tam mocania wszystko popracuje. Ogólnie tutaj jest dramat z wążem posiana i to jest jeszcze jest tatarki, bo nie mamy koni zamiast później puścić chyba tu i na ryżysko do nas. Tutaj już, więc zobaczymy się pod kombajnem.
to chcesz? Co, ziołki? No, ty. Ja jeszcze kawałek u nas ogólnie teraz. To tak, akurat jeśli chodzi o czystość jajna, nie ma co, bo to dopiero było czyszczenie go. Przepał, chyba do nagrywka. Nie, no nie jest tragiczne. Bardziej ściągnie to, w tamtym roku jesteśmy nóż do doby. No, ogólnie jeszcze musimy teraz kamerę będziemy wsadzać pod gardziel. Nam zboże skądś ucieka i teraz poszedł tylko pod zipery i już. Zobaczymy jak to będzie ogólnie. No. Księże to zobaczymy. To. Z niego to się kurna, wam powiem, że do kitu się bardzo z niego ułoży się. O kurde. No. No nie tak. Nie no, nie tak tragicznie jeszcze wiem, co mam powiem ten kombaj. Nie no, zdarza się, co by było może podciągnąć troszkę czepisko na śrubach. No mały wąziutki, bo to pokaz tyle co szerokość pracy kombajn. Tam wuja jeszcze coś mu się stało chyba. A, nawinęło coś się mu na ślimak i tak. W kołko pań nie pierdolą. Jeszcze chyba dzisiaj jedno pole mamy, będziemy kosić około 4 hektarów albo troszkę mniej, bo zależy, że wszystko jednego dnia opierdzielamy 4 odmiany na nim, czy też tak, że 2 dzisiaj i 2 jutro, czy kiedyś tam, zależy wszystko kurde od, no nie jutro, jakby tak wujo ciągle i nie no, powinno coś tam widać. Myślę, że kurde, zawsze ta kamera pomniejsza z oddalenia. Wiecie. Ogólnie przyjemny wiatr. Teraz wujowi będzie nie najmile jeździć, bo jedzie pod wiatr, a nie z wiatrem jak przez zimę. Bo wtedy to normalnie jak się żyto, się pyli jak 150 tamty roku, jak o, na tym kawałku to jest obecnie u nas kukurydza. Kawałek był do sąsiada płota, bo tu była ogólnie tu i tu kukurydza. Tośmy ukosili z przeżyta 2 pewne zbiorniki klasowskie, więc to jest chyba dobre. Jeden zbiornik to chyba jest 1,5 odsiedzona, czy nawet lepiej trochę. Więc odbiornik, jakby to powiedzieć, 3 zbiorniki bizona by były. Bo on ma tam sporo większy, bo zbiornik się kończy jak jest tuż przed filtrem, a zaczyna się zaraz przy kierowcy. No coś się stanęło. A jeszcze wadę tego kombajnu ogólnie jak ma dzieckanie i nie ma na przykład tego folii na
No, na wylocie to strasznie mali pokosy przy wietrze. Więc to też jest jedna z niego wad. Kolejna no to jest na pewno ceny niektórych części, bo naprawdę klasowskie czy schumacherowskie części to naprawdę sporo kosztują. A jest no silnik Mercedesa w nim jest. Ogólnie chyba były cztery rodzaje silników w nim montowane. Od Deutscha, Perkinsa, Mercedes i chyba Fordy były montowane w nim. Więc my mamy Mercedesa 6, jak tam kiedyś tam pokazywałem. Teraz ogólnie jest zalany 200 litrów ma zbiornik ogólnie mieści u nas. To sporo i powiem szczerze, on mniej pali niż Bizon ten nasz polski. A z wydajnością, no u nas to jedynie ten header 3 metry, a nie 360 najbardziej chyba popularny w tym kombajnie. Ten header cały. No, zaraz tata już wraca, więc zaraz będę kończył tą część. Później chyba może coś z kombajnem jeszcze nagram. Nie wiem, zobaczymy, dobra. Zmniejszysz mu obroty? Dobra. Ło. Boże, to chyba kamienia wyciąga od górnej z mocami i zobaczymy ile jest już. O! Wysypywać trzeba będzie zaraz. Nęta. Kolejny, zaraz będą będzie rekord pędził przy nas. Więc będzie rekord. Chyba powinno mi baterii jeszcze starczyć. Tak, dołożyliśmy jeszcze mu blachy do wyrzutu złomy. Dwa pokosy, pierwsze to są bez tej blachy dodatkowej i powiem wam szczerze, że jest różnica, tu jest łany wąziutki paseczek z jedną blachą, o i pędzi rekord w drogie wsi. Nie, zbyt, no, byle tyle właściwie. Też to żre paliwa, ale kurde z kształtem Mercato praktycznie wam powiem. Tylko, że to chyba chodzi, jak się nie mylę, na tych na hydromotorach od giganta, więc to jest spoko, bo tam nie masz się prawie skrzyni biegów, jak w Mercato czy Superze. No i co? No, dwa pierwsze były bez blach dodatkowych, a dwa... Ten i ten, co teraz już kosimy, to z tymi blachami był robiony. I powiem wam szczerze, że jest różnica. Te są ładne takie oba, a tamte są płaskie, dosyć rozwleczone. No, do kostki to tam nam nie przeszkadza, ale do rolki to już też, bo już ta belka tak się krzywi. Zejdziemy, zobaczymy, co tam wujowi się stało. I co?
Ah, si dà un cavo se può. No. No jak to widać. To musieliśmy rok temu. W tamtym sezonie oryginalna nam dęboła chyba pękła i musieli dorobić własną. Została kantówka i pomalowana na czerwony. No na takiej bazie pomarańcz jasny, żeby kurde się nie zrzucało w oczy tak ładnie. No lepsze takie niż białe drzewo jak te sosny. No, nowe dwa parę lusterek mamy. Nic! Gaz, 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 gaz! No i nie słyszę, żebym...
ta jedna brata. Chyba wyjdzie, albo i wiatr jest. Rozkładać? Jeszcze? Dobra. To. Tam prezent trzeba będzie przywieźć. Do przodu. I czapkę może.
Nie! Panowie, chodź tam i pomóż się to konie. No, ostatnio chyba zdjęła tej opony. Dobra, młodzimy dalej. Tu na stodołkę. To za najpierw rzutnik. Oho, puść. Co? Co? Nic.